Słuchajcie, wczoraj w robotniczej czytałem jakiś program naukowy, stwierdzono naukowe, że polskie kobiety z dużymi dupami są chuj inteligentniejsze od takich płaskich dziewczyn i nie mają chorób mózgu i raka serca. Paweł, ty jak coś pierdolniesz, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, kurwa. Weź się lepiej, kurwa, do roboty. Nie no, mam pomysł kupić właśnie córce konia na urodziny. Nie wiem, czy się jej mama zgodzi. Prezent jest zawsze prezent. Zawsze możemy go przygarnąć ewentualnie. Możemy się na niego rzucić, że możemy razem konie kraść, to pójdzie łatwiej. Trzymam cię za słowo. Musi się coś dziać, panowie. Nie ma pierdolenia. Popek, a ty jak twoje przygotowania? Ja jestem dynamiczny, kurwa, aż sam nie nadążam za sobą. Szybki jak osa, kurwa. Ale jak ja mam tutaj, mówię do Robsona, Robson, szacunku do was, obiecuję wam, że samego siebie mogę gdzieś tam oszukiwać, nie? Ale jak tu siadę, to zapierdalam z wami i szacunku do was nie oszukam i obiecuję ci, że będę Robson chodził za tobą jak twój cień. On mówi, nie Paweł, to ja będę chodził za tobą jak twój cień. Łukasz, no ty taki jakiś zbladnięty, cichy jesteś, co się z tobą dzieje? Bo ty dostałeś walkę o pasa, tutaj ty wchodzisz na szczyt i widzę, tańczysz z Kubiszynem. No. Wiadomo, trzeba się pobawić czasami, nie? Człowiek czasami wychodzi, czuje się luźno, ale no co, jak przyjdzie co do walki, to wchodzimy do ringu. Co do walki, ja widzę, że ty chyba na razie jesteś zestresowany miłością. No i świetnie. I to poszło! I to poszło! Nie krępuj się, ja jestem w trybie, ale się nie krępuj. Widzisz od razu, kolorek na twarzy. Kolorek, ej! Dostałeś koloru. To widzisz? Czemu się zrobiło? Bo u nas jest wysokie ciśnienie. Ja pamiętaj, jak pyknie, ja teraz okładam na firmę śluby, weksele, pogrzeby, nie? Także gram na każdych okolicznościach. Szef na Bali był, czy gdzie? Że taki opalony? Słuchaj, nie twój interes. Weź się na przygotowania, dobra? Słuchaj, nie mogę ci powiedzieć, bo się wszyscy gromdziarze tam zjadą. Tak, słucham. Co ty pierdolisz? Co się stało, szefie? A daj spokój. Kolejny cwaniak, który się zgłosił na grondę. Ja już znam takie historie, kurwa. Jeden się zgłasza, drugi później mu co do walki, to mu dziewczyna zabroniła, to on nie wysyłał zgłoszenia, kurwa. A trzeci to uciekł przez kiwę. Człowieku, to takich historii było, kurwa, było wiele. Ale powiem wam szczerze, że jedno lubię w grondzie i za to szanuję wszystkich zawodników, was też wszystkich szanuję, wiadomo, że tutaj nikt nie wybiera rywali. Tutaj o rywalu dowiadujesz się w czwartek, wychodzisz i się napierdalasz. To jest ważne. Bo no jak w tych freakach to wszystko ustawione, dogadane, a tutaj kurwa ostra mucka. I to przemawia do ludzi, to ludzie kochają. To myślę, że w naszym przypadku jesteśmy na samej górze i na samym szczycie, tak jak jesteśmy dzisiaj w Zakopanem. Kurwa, to robi robotę, panowie. I za to szacunek dla was. I myślę, że tą drogą idziemy i tą drogą musimy iść. Kuba, widzę, że ty nie jesteś od gadania, tylko od roboty. Ja nie lubię gadać, tylko walczyć, bić mocno w mordę i to jest moja robota. Słuchajcie, następna taka ciekawostka o kobietach, tylko że nie wyczytałem tego nigdzie, ja o tym wiem. Możecie zamienić sobie chłopa na babę, ale w dalszym ciągu będziecie zdawani. Ja to wiem! Ja to wiem! Może naprawdę jest ogniem kucita. Panowie, wracając do tematu, wszyscy wiedzą, co mają robić? Wszyscy wiemy. No to dupę do góry i do roboty. Tak właśnie wygląda grupa prawdziwych facetów, którzy może opowiadają czasem głupoty i mają niewyrafinowane żarty, ale to dobre chłopaki, dbający o rodzinę i przyjaciół. Goście, którzy dobrze wiedzą, że w tym biznesie nie ma miękkiej gry i nie wymięka się na robocie. Gronda 15. Podziemny krąg. Już 1 grudnia. Kup pay-per-view i oglądaj na gronda.tv.